Siema, jestem Bizon, ja to jest Zjadaj Upadły Zakon. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać królową nietoperzy, a ja robię salto i zaczynam ten odcinek. Lecimy do świątyni, której wejście znajduje się tam. Tam, gdzie byliśmy już wcześniej, ale okazało się, że jednak nie można jeszcze wejść. Trzeba jeszcze zrobić... Może dopadli go bracia nocy? Bardzo podejrzane, co stary. Spoko, gościa nie ma. A, bracia nocy. Zatańcz mi maleńka i gincie, frajerzy, hej! Proszę bardzo, jestem diskopolowcem. No właśnie, oby nie. Dobra, to lecimy, proszę bardzo. Pewnie grobowiec. Pewnie tak, ale ja nie wiem, w sumie to nawet bym tak nie strzelał. Uuu, coś nowego? O, a cóż znajduje się tu? O właśnie, proszę bardzo. Aha, mogę pobiec po ścianie. Dobiegniemy, nawet nie mam pojęcia, czy dobiegnę gdzieś. Co mnie to interesuje? Łup! O kurde, co to jest? O kurde, co to jest, min? No dobra. Cyk. Cyk. O kurde, to był za mocny atak. Uwaga. On się tak wypierdziela śmiesznie. O kurde, i przy okazji mocno też napierdziela. O, cześć, jeszcze raz. No, dawaj. Ale nie czerwonym atakiem, ty gnoju. Ła, 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 dobra, dobra. Tutaj, Billy. Próbuję z... jakby ogarnąć jego sposób ataku. On atakuje tak normalnie, nie? Uwaga, jeszcze raz. No, ale teraz czerwonym atakiem. No i co? Weź tutaj, zrób coś, panie. Ale po prostu trzeba robić tak, że on będzie się przewracał, nie? Więc kurwa, nie widzę, nic nie widzę. Chyba mnie rozbroił w ten sposób. Oj, teraz uderzy znowu. I teraz znowu uderzy czerwonym atakiem. I się wywali. To mogę sobie go ponapierdzielać przez moment. Okej, okay. O kurde, czerwony atak. No muszę się na niego skierować, to by był najmądrzejszy ten pomysł. Dawaj, okej. Okay. Freje się napierdziela, uwaga. Trzeba uniknąć parę jego ciosów. O, i jeszcze nie jest czerwony, ale się teraz wywali i mogę go napierdzielać. Nawet szybko idzie, tylko że odciekaj, stary. Dobra, dawaj, jedziemy dalej. Nie wiem, co on robi. Aha, czerwony atak i oczywiście mnie romnął, bo źle zrobiłem unik. Dobra, wywalił się znowu, dawaj. Prawie go mam, prawie go mam. Nie mogę zginąć teraz. Nie mogę zginąć teraz. Uwaga, czerwony atak. Ok. Jeszcze raz. Dobra, stary, masz. Nie, to o to mi chodziło. O, o to mi chodziło. Nie to. Zły przycisk. O, tak, o to mi chodziło. A, nie mogę, nie mam mocy. Dobra, już wiem. Dobra, muszę się odsunąć, bo potrzebuję się zregenerować. Nie, nie spadaj, Billy. Aha, to ja jestem, nie jestem Billy. Billy Wonka, Billy Wonka. Dobra. Dobra, koniec z tobą. Koniec z tobą, mówiłem! Jeszcze żyje, pa, pa, pa. Wywija, kurde, normalnie jak w Tańcu z Gwiazdami. Nie tak alfa pokonany. Ech, wyrąbałem się ze wszystkich stymów prawie, że. Co robiście? Dobra, mogę jakoś tutaj przejść? Mogę, rzeczywiście, ale fajnie. Nie tak alfa, okej. Okay. Jego potężne kończyny nie mogą zostać odcięte. Obrona przeciwko parowaniu. Aha, okej, okay, dobra. Pokonany, pokonany. Reszta mnie nie interesuje. O Boże, o Boże! Okej, okay, udało się. Mogłem pobiec po ścianie, ale tak czy siak zaprowadziłoby mnie w to miejsce, tak? To co bym zrobił. Aha, mogę zejść tutaj? Jest skrzynka. Okej, okay. Po pokonaniu Nydaka Alfy skrzynka się należy, nie? Jakiś fajny, coś tam, jakiś, nie wiem, Adidas czy coś. O, skórkę nową do BD. O, zardzewiałek, co? A dawaj. Fajnie wyglądasz, BD. Co to za strój? Zrobiła ci go mama? O Boże, dobra, to był słaby tekst. Tutaj mam biec? Nie. Nic nie widzę. Mogę używać tego? Mogę używać tego, oczywiście, że mogę używać tego. Bidisz tym! Ej, stary, chodź. Nie strzelaj, nie strzelaj. Co ja zablokowałem ataki tego dziadostwa? Możliwe, jest taka szansa. Ale nie zablokowałem tego, że mnie uderzył. Teraz, uwaga, frajerze, giń! 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 Ała, ała! Koli mnie, kurde, w żebro! Odbiłem to? Och, nareszcie, dziękuję. Uciekaj, stary! Uwaga, boom! Ła, ła! Nie wiem, który strzela którym atakiem. Dobra, to jest frajerski atak, więc zginiesz. Który teraz zwalni ten... O Boże! Co tutaj się dzieje? Impreza, na którą nie chciałem być zaproszony. Uciekaj, uciekaj! Dobra. Muszę uciekać, jest ich tutaj za dużo. No bo to po prostu mnie jest tutaj za dużo, nie? Dobra, koleżanki, wyskakujcie, czas zacząć impreskę, no to zaczynamy.
ale kurde, chcę tego uniknąć, uniknąć mojej śmierci. Okej, okay, wiem, że wy chcecie sobie kurde tej ze mną potańczyć, oglądałyście se kurde Wednesday i próbujecie robić to samo co ona, ale niestety wy tutaj zginiecie, nie? Dawaj, dawaj, bigos, bigos, ale są dosyć słabe, ale jednak w grupie... No to dawaj, dziękuję. Dobra, czy tutaj coś jest? Kompletnie nic, dzięki gro. Bardzo jesteś miła. Z czegoś jeszcze wyskoczył? Nie, wyskoczyli już ze wszystkiego. Aj, cudownie. Tutaj chyba nic też nie ma. Więc mogę iść tutaj. I zapewne jakąś taką pokrętną ścieżką wrócę tam, gdzie miałem iść fabularnie. Tak mi się wydaje. Mhm. Mogę iść tutaj, ale tam nie przeskoczę, więc tędy sobie przejdę. I mniej więcej coś tu wyskoczy. To są za bąble. Ktoś tu chyba ma problemy z trądzikiem. Cała wyspa. A Boże, no tak. Cała ta planeta ma problem. Chcesz to sprawdzić? Wyspa, no. Wyspa marzeń. Zobaczmy, co znalazłeś. Nowy materiał na strój. Boże, dostałem strój. Który wygląda dosłownie tak samo. Jaja sobie robisz? Moje zasy, jaja robisz, nie? No, czym to się różni od ten pierwszy, oprócz... nieważne. A, może on wygląda inaczej, jakbym zdjął... ale zaraz Waldek kichnie... Cię? Uwaga, zobaczmy. To mniej więcej wygląda tak, a jakbym wziął tamto pierwsze... Aha, bo tak ma takie jaśniejsze, a to ma takie ultra ciemne. No bo nieważne. Weźmiemy ten strój, wygląda normalnie jak... nie wiem. Jak ktoś. O, widzę, że tutaj sobie można coś zrobić. Mogę sobie tutaj wskoczyć? Nie? No to w takim razie jak ja mam tam niby przejść? A pokazuje mi jakby, że od góry tutaj jakoś? O, udało się. Okej, okay. A i teraz mogę wskoczyć tutaj, tak? Bo tu jest najbliżej. Nie zbaguje się, co? I teraz tutaj. Jak jestem mniej więcej? Dokładnie, tutaj na dole jeszcze coś jest. Trzeba będzie pamiętać, jak będę stąd wychodził, z tego miejsca, bo liczę, że wyjdę stąd żywy. będę sobie mógł iść tam na dół, bo tam coś jest. Ale wspinaj się do góry. Nie wiem, czy to tutaj ma miejsce, czy nie? No, nie przejdę nigdzie indziej. Więc tak mi się wydaje. Tam jest skrzynka? Nie, okej. Okay. No a co to ma być? No co to ma... Aha, okej. Okay. Tędy. Nie. Nie tędy. Mam jakiś mieć inny ten? Tego nie... Jak to? Co to? O co chodzi tutaj? Aha, czyli może jakoś tędy doskoczę gdzieś? Może tutaj? A, jasne, tu jest gałąź. Gałąź. O. Nowy Steam. Dawaj, BD, przyspieszmy kroku i weź tutaj tego fajnego czegoś. Dzięki temu nikt nas nie zatrzyma. Proszę. 9 Steamów? To 9 moich żyć. Warto mieć ich zawsze więcej niż mniej. Dobra, zarąbiście. Jestem w tym miejscu, teraz co, zeskoczę na dół i jestem, jest git? Chyba tak, no to robimy to. Aha, chyba nieważne. Nieważne, to miało wyglądać wiele bardziej cool, ale nie wyszło mi. Dobra, przyjaciele, wychodzicie. Aha, aha. Zamkło się. A dobra, a jak przejdę, będę chciał wrócić? Halo? Ktoś tutaj się czai za rogiem, żeby mi sprzedać kurde nielegalne towary w postaci mojej... Mojej śmierci? Nie mam pojęcia, co mojej. Czemu to jest tak ciemno? Po prostu musisz wiedzieć, co? Po prostu musisz wiedzieć. Co to, Bidi? O, malowanie modliszki. Przemytnik. A dawaj, coś nowego, coś fajnego. Skanowanie. Co tu masz, chcesz tu poskanować? Co to jest? Dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astriów. Aha. Dokładnie tak. Zgadzam się z tym, Cordova. Otwieraj drzwi. Cokolwiek to było, przepadło. Aha. Spoko. Było miło, ale się skończyło. Dziękuję. Kurde, upiorne ruiny. Jeszcze 3x4 skrzynki? To jest... O Boże, medytacja. Coś się zbliża, coś się zbliża. O, mogę sobie rozdać punkt umiejętności. To się może przydać, nie? Skoro tu się pojawiła nagle znikąd medytacja.
Po godzinie zastanawiania się biorę siła przyjaźni, czyli z tym BD regenerują nie tylko HP, ale też moją moc, więc sobie to wezmę. To się powinno przydać, tak mi się wydaje. No a resztę odblokuję pewnie z czasem, nie? Wow! Super! Zostaję tutaj, jestem mały, wieczne wakacje, woohoo! Coś tutaj niedobrego się szykuje. To wygląda zbyt pięknie, to jeszcze klony są normalne. Ja pierdziel. Hej! Co tam, jak tam, ziomek, co tam? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć! Co to jest? Boże, to jest ten! Snake! Tylko zamiast pudła to ma tego. Opuszczamy brakę? Coś takiego. Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. No, fajne wdzianko, co? Pfu, zdrajcy. A co? Chcesz mi coś pokazać? O czymś powiedzieć? Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Okej. Okay. High five, bro. Ach, cudowne czasy, co? Mistrzu Topol? Podawanie. Pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas. I nie każ mi czekać. Aha. O, Boże. O, masakra. Aha, okej. Okay. Wow, stary. Skoki. Aha. Świetnie, tylko co dalej? Aha, mogę teraz tutaj przejść? Aha, mogę się tego złapać, okej. Okay. Dobra, myślałem, że mam wejść do środka tutaj, ale nie. No dobra, to przeskakujemy na bok. Przeskakuj na bok, please. No próbowałem, ale nie, on powiedział, on sobie chyba zmienił zdanie. Nie chce tam, nie chce współpracować ze mną. Aha. Jeszcze trochę. No dobra, spokojnie, stary, może się uda, nie? Uwaga, czy to będzie jakieś coś wybijającego? Oczywiście, że tak. Dawaj, biegnij. Holy Jesus. Dawaj, chwytaj się, Boże. Jakim cudem jeszcze nie spadłem? Oho, zaraz spadnę, bo powiedziałem to. Dawaj. Idę elegancko, mistrzu. Wow. Podstępne dowódcy. Aha, dostałem. Skup się. Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Tak, tak? Lepiej. Dołącz do mnie. Kurde, frajerze. Dawaj. Dobrze, pamiętaj. Sami tworzymy swoje szczęście. O Boże, wszystko od nowa. Okej, okay. To jeszcze raz. Że to... A, czyżbym miał stąd zeskoczyć jednak? Aha, okej. Okay. Dobra, to jestem mistrzu, Jarku. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Braka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak! Musisz... Wykonać mistrzu? Rozkaz. Co się dzieje? Coś jest... nie tak. Nie! Nie! Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko! Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! Idź! O kurde, mój mistrz też użył. Tutaj, strzelać by zabić! O kurde. Przestańcie! Zostawcie mnie, tranie! Też używał podwójnego miecza świetlnego. No strzelaj, strzelaj. Ła, ła, ła. Dobra. Jednak dostałem. Brakuje mi po niego podwójnego miecza. Tam było łatwiej odbijać tym. Potrzebujemy wsparcia. Aha, zostałem sam.
Cudownie. Będę musiał to przeciągnąć. No dawa, spokojnie, dawaj. Wyciągnij to, młody padałanie. To wszystko bez sensu. Co się dzieje? Zaraz się przekonamy. Widzimy tego Jedi? Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Mogę tego użyć, ale... A, no właśnie, czemu nie mogłem tego użyć? Dawaj, zatrzymaj to. O. Znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. O Boże. Genialny. Młody. O, padałan, który prawie spadł. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. To jest mój mistrz, gnojku. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Wszystko. Ktoś jest w korytarzach. Wszystko się zmieniło. Jestem chyba przy turbowindzie. Ej, i wtedy jeszcze tylko kawałek. Ciekawe, czy zobaczę, co się tak naprawdę wydarzyło. Czy w sumie... Pewnie mistrz zginął, no wiadomo. Zostałem tylko ja. No i pewnie ktoś tam jeszcze, no ale... No niewielu, praktycznie... Nikt. No, jeszcze w ogóle przeżyłem ja, zwykły padałan, który nadal jest padałanem, mimo że umie tyle, jako już dorosły Kal. Dopiero chyba w ocalałym jest już prawdziwym Jedi. Przynajmniej tak się prezentują grafiki z tej gry. Kurde frajerze, gin! Jak śmie, do dziecka strzelasz? Czy ty masz sumienie? Nie mogę się zatrzymywać. Bierzcie go i wtedy zajmiemy się to pole! Oho, zarobiście. Ściąganie, synu. Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Spinaj się dalej, spotkamy się na górze. Podoba mi się to, że on walczy podwójnym mieczem. Haha, to jest świetne. Dobra, to gdzie teraz? Mam się chwycić czegoś? To wygląda jakby ty mógłbym coś zrobić? Nie wiem, czy ja tam wskoczę, ale zaryzykuję, dobra, jest. Boję się czasem, myślę, że to jest coś w stylu tła, a nie, że jest interaktywne. Dawaj. Tła, faux pas. Tutaj było? Trzeba wskoczyć? Tak, dokładnie, dawaj. Spinaj się, Kal. Wiem, że jest ciężko i że się boisz. Ja też się boję, że spadnę w sumie. No to, że tutaj coś się dzieje, to już mniej. Ponieważ ty żyjesz, przeżyłeś to. No i została ci trauma na całe życie, no, ale wiesz. Zjadę. O kurde. Dawaj mistrzu! Na wprost jest sterowanie ręczne. Musisz je uruchomić, jeśli mamy uciec. I tak, mistrzu. Damy radę, Jarosław. Mistrzu. Przyślijcie wsparcie. No to zaskakujemy. Tak, ale raczej przez nie nie przejdzie. Rozcięcie ich mieczem świetlnym zajmie mu o wiele za dużo czasu. Poczekajmy tu, aż będzie otoczony. I wtedy go zabijemy. Aktywuj. Co to za dźwięk? Szykuj się! Padawanie! Musimy uciekać! No ba! To ty jesteś, to ty tutaj rządzisz. Dawaj, uciekamy, dawaj, klikaj. Cudownie. Blokada drzwi! Kalczyko! Mistrzu! Nie! Przeciążyłem reaktory statku. Wybuch osłoni naszą ucieczkę. Ta wojna wciąż trwa, mój padawanie. Walcz dalej. Czekaj na sygnał Rady Jedi. Pamiętaj. Ufaj tylko mocy. Tak, mistrzu. Ah!
To jestem na fazie? W sensie, w mocy? Padawanie! Nadeszła pora na szkolenie! Nie, nie, synu, dawaj dwa. Co ty kombinujesz? Walczymy, czy co? No dobra! Jesteś tchórzem! Dzięki! Nie! Masz jesteś kłamcą! Brak ci dyscypliny! Nie wiem. Bum. Nic. Niby mam z nim walczyć, ale nie atakuje mnie kompletnie. Nadal może. Boisz się walczyć? Nie mogę nic nie używać, nie używać mocy. Dobra, bijemy się. Pozwalasz, żeby strach zakłócał twoją więź. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Jesteś porażką, miernotą, zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! No i po mieczu. Super. Wiele wpisów. Rozkaz 66. Cal zmaga się z traumą po okropnych przeżyciach z okresu rozkazu 66, kiedy to razem z mistrzem Yaro Tapalem został zaatakowany przez podległych im żołnierzy. Tapal pomógł Calowi uciec, sam jednak zginął. W chwili śmierci pokazał uczniowi swój miecz świetlny oraz udzielił mu rady. Ufaj tylko mocy. A mogę coś tutaj jeszcze zrobić? Nic. No dobra, czyli wracamy kompletnie bezbronni. Bidi? Dzięki. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. No, ogólnie jakby pokazuje mi świątynię, że jest jeszcze jedna skrzynka, ale coś czuję, że może jak tam wejdę głębiej, nie? Tak mi się wydaje. Nie będę ponownie robił medytacji, no bo nie widzę w tym sensu za bardzo, więc wychodzimy stąd. Otworzy się teraz? Chyba tak, dawaj. Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca? Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Taron Malikos. Były Jedi. Tak jak ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to odludne miejsce. Tutejszy mrok niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę. A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom to Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś. Prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie. A nauczę cię kontroli nad tą siłą. Dołącz do mnie. A nauczę cię kontroli nad tą siłą.
znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo! Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła. A dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją! Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! O tak! Wiele wpisów! O kurde, dostałem zaraz strzała. Taron Malikos. Wędrowcem okazuje się być Taron Malikos, skrywający swą tożsamość Jedi, który na skutek zdrady, jakiej dopuścili się jego żołnierze wykonujący rozkaz 66, rozbił się na Datomirze, gdzie popadł w szaleństwo i uległ ciemnej stronie. Pragnąc odzyskać dawną potęgę, omotał Merin i braci nocy, by zgłębić sekrety ich magii. Uwaga, robię teraz unik! Chyba spadam, zdecydowanie stąd spadam. Nie mogę używać, nie mogę atakować, nie mogę nic. Cześć! Kurde, jeszcze nie strzelają z łuku! Stary, to nie jest Skyrim, zostaw ten łuk. Jesus Christ, oho. Następna. Cześć, co tam siostro, jak tam? Siostro basen. Gdzie są drzwi? No i co, zrobiłem kurde salto. O, jeszcze ten. Wała, nie mam miecza. La 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 la. Dawaj, cyk. O kurde, żebym złapał się niczego. Dawaj. Sir, nie Gris odpala modliszkę. Co się dzieje? Siostra nocy wskrzesiła martwych. Gonią mnie. Hola, prowadzisz ich tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu. Chciałem ich prowadzić tam? Dobra, spadamy. Pa. Trochę niefajnie jest, gdy nie ma się jak się obronić, co? Chociaż... Aha, dobra, nieważne. Przyciągnęmy ją do siebie zamiast ją depnąć. Dobry pomysł. Bardzo dobry. O, Boże, to jest jak ten! Matrix, a to są ci! Agenci Smithy, nie? Jak omotali tego Neo i musiał wyjść, uciekać. Bo było ich zbyt wielu. I nie dawał im rady. Dobra, spadamy. Zabierz nas stąd! Coś ty zrobił! Martwe wiedźmy pełzają mi po statku! Leć już! Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza Topol. Widziałem, jak zginął. Wszystko moja wina. Kal. Wszystko przepadło. Nie ocaliłem go. Kal, byłeś tylko dzieckiem. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Kal, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trillę. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę.
sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich, co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy. Dzień mistrza. Przerwę trochę. Kal i Bidi dostali się do ruin, w których Kal zmierzył się z mrocznym obliczem Jaro Topala, Tapala. Zjawa roztrzaskała miecz świetny Kala, a co w sumie Kal to zrobił, ale dobra, uzbrajając młodego Jedi, uciekając z ruin. Kal i Bidi natknęli się na tułacza. Przedstawił się jako Taron Malikos, były Jedi, który obecnie bada ciemną stronę. Malikos poprosił Kala o pomoc w zdobyciu potęgi, jednakże przerwała mu Merin, wskrzeszając hordę nieumarłych, aby zabić jego i Kala. Kal i Bidi uciekli na modliszkę. Po wyjawieniu bolesnych wspomnień o rozkazie 66, Sir stwierdza, że nadeszła pora, aby Kal skonstruował własny miecz świetlny. Nareszcie. Coś własnego. Kal, czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Piękne światło, co? Droga do innego świata. Od mojej wizyty. Jak wiesz, wielu Jedi przybywało na Ilum, żeby znaleźć swój kryształ Kyber. Pamiętam. O, kryształ. Mistrz Yoda zaprowadził nas do wejścia, ale później byliśmy zdani na siebie. Co prawda byłam do tego przyzwyczajona, ale nie czyniło to wyzwania łatwiejszym. Myślałem, że szkolenie przygotuje mnie na wszystko. Musiałem przestrzegać surowych zasad. Może na tym polegała lekcja. Wszystkiego nie przewidzisz. Pozostaje wiara w to, że poradzisz sobie w każdej sytuacji. W sumie to fakt, dobra. Tutaj ogólnie chciałbym zasadzić roślinki, bo wydaje mi się, że chyba jakieś coś nowego mam. Dawaj. Proszę bardzo, i to nawet dwie. Zasiano nowe nasiono. Dzięki. Cyk. Coś tam masz do powiedzenia, Gris? Nie? Proszę bardzo, gościu jest taki przeszczęśliwy. W następnym odcinku udamy się szukać kryształu i stworzymy swój własny miecz. W ogóle będziemy zarąbiści, także siema i do następnego. Yo.